Dzień dobry Państwu, witam Państwa w naszych cotygodniowych wiadomościach budowlanych. W tym tygodniu jesteśmy troszeczkę opóźnieni, a niestety jakieś wyjazdy służbowe też muszę realizować. Postanowiłem jednak nie odmawiać sobie tej przyjemności spotkania z Państwem, zwłaszcza, że no, wiadomości bieżące budowlane musimy przekazać. Dlatego dzisiaj nie będzie tematu tygodnia, ale powiemy, co się w budownictwie działo w pierwszym tygodniu kwietnia i w jakim kierunku ono dalej zmierza. No proszę Państwa, od marca jakby aktywność firm deweloperskich zmalała i jest ona mniejsza niż była w styczniu i w lutym. To się czuje, jest mniej zamówień podwykonawczych. No natomiast teraz w kwietniu liczymy, że będą rosły zamówienia prywatne w związku z wiosennym sezonem budowlanym. Oczywiście nie będzie to taki sezon jak był 4, 5, 6 lat temu i wcześniej. To zresztą widać też po placówkach handlowych, to także widać po zamówieniach, które są, no są to małe zamówienia, nie są to zamówienia, które się realizuje przez kilka miesięcy. No coś takiego się, takich zamówień na razie jest naprawdę mało. Zobaczymy, no mamy początek kwietnia, czyli początek sezonu budowlanego, tu jeszcze wiele rzeczy może się zmienić. Mamy nadzieję, że to ten sezon budowlany podtrzyma ten czas, w którym zanim inwestycje publiczne i deweloperzy zaczną realizować kolejne swoje programy. No, inwestycje publiczne to głównie KPO i inwestycje gminne, samorządowe. Na te najbardziej liczymy jesienią. Natomiast jeśli chodzi o deweloperów, no czekamy i oni również czekają, jakie będą programy budowlane mieszkaniowe, czy te komunalne, o którym też się dużo mówi, czy być może jeszcze inna wersja będzie, tak? Natomiast coś musi się pojawić, bo inaczej widać w budownictwie od razu ostre hamowanie. Zapraszam Państwa na wiadomości. I jeszcze po tych wiadomościach chwilkę porozmawiamy sobie. Niestety pierwszy tydzień kwietnia jest mniejszą ilością zamówień. Jak zwykle po świętach koniunktura dopiero nabiera rozpędu. Ruszyły głównie zamówienia wykończeniowe, ale nie ma się co dziwić, skoro to początek sezonu na tego typu prace. Inne branże mają jednak dużo mniej zamówień, choć branża ogrodowa również jest coraz bardziej zaangażowana na rynku. Rynek traciły głównie słabe inwestycyjnie regiony jak opolskie, świętokrzyskie, a także te silniejsze, stołeczne, mazowieckie, zachodniopomorskie. Spadły zamówienia, to i spadły obroty w firmach, a więc pojawiają się chwilowe zatory płatnicze. Rynek powinien się jednak poprawiać w kolejnych tygodniach, jest sprzyjająca pogoda i tzw. czas remontów i wykończeń. Rynek prywatny nie jest duży z uwagi na małą ilość budowanych inwestycji kubaturowych, tych prywatnych. Ostatnie dwa lata to potężny spadek liczby budowanych domów. Ale teraz zaczyna się wiosenny szczyt w budownictwie. Jesteśmy także w okresie między zamknięciem programu mieszkaniowego Bezpieczny Kredyt 2% i nowym, którego szczegóły i termin pozostaje w ukryciu. Są to jedynie ogólne zasady i obietnice rządu, że coś będzie na jesieni. To jednak za mało, żeby deweloperzy bez lęków przystąpili do prac projektowo-wykonawczych. Dlatego obawiamy się, że rynek deweloperski będzie miał w drugim i trzecim kwartale spore przerwy inwestycyjne i nie ruszy z pełnym rozmachem, jak to było pod koniec ubiegłego roku. Generalnie to raczej jesień będzie czasem wzrostu inwestycji publicznych z KPO, no i być może tych deweloperskich, ale nieco później. Niemniej szczyt wiosenny powinien podtrzymywać udany start budownictwa usługowego z początku roku. Tym bardziej, że ceny już są zdecydowanie bardziej stabilne niż przez ostatnie dwa lata
i bardziej przewidywalne. Największym problemem jest brak ludzi do pracy i w związku z tym rosnące koszty pracy, ale ciągle zbyt mała liczba nowych inwestycji. Innymi słowy, firmy skarżą się, że jest mała rentowność prac pomimo braku konkurencji, a wiele inwestycji jest dla nich mało opłacalna. Oczywiście dzisiaj, żeby przetrwać, nie można dokonywać selekcji i często firmy podejmują zlecenia także te, które zaledwie pokryją koszty. W szczycie sezonu jest jednak szansa na poprawę rentowności prac budowlanych. Rynek budowlany powinien się już w tym roku zaznaczyć odbiciem od tego ubiegłorocznego dna. Już w tym tygodniu rynek poprawiał się i był lepszy niż w tym pierwszym tygodniu kwietnia, zwłaszcza dla branży wykończeniowej. Natomiast jakichś tutaj euforycznych rezultatów, tak jak mówiłem, pewnie nie osiągniemy. W przyszłym tygodniu chciałbym, żebyśmy w temacie tygodnia porozmawiali o rynku pracy, bo tutaj zachodzą zmiany nie tyle na samym rynku, co wokół niego. Innymi słowy, pracownicy budowlani nie mają już takich alternatyw, jak mieli jeszcze rok, dwa lata temu, w innych gałęziach, w innych branżach, typu spedycja, transport. Tutaj coś się zmienia. Na rynku pracy w tej chwili tych pracowników przybywa. Ich zawsze przybywa, kiedy zaczyna się sezon budowlany, ale teraz wyraźnie coś tutaj się dzieje. Zobaczymy, jak dalej będzie postępować ta migracja, się okazuje, z innych gałęzi właśnie do budownictwa. Ale nie chcę ubiegać faktów. Porozmawiamy o tym w przyszłym tygodniu. Postaramy się ten program wyemitować szybciej, tak żeby nadrobić wszelkie zaległości. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia.